jest często. Ania jest mistrzynią fitness. Teraz wydaje się proste, zobaczymy za chwilę. No to już wiesz. Nauczę cię podstawowych manewrów. Dobra, stop. I teraz podleć bliżej talii. Ja też nigdy nie latałam. Uczucie jedyne w sobie. A zaraz zobaczysz, co on potrafi. Tak. Nie, słuchaj, będziemy robili dzisiaj ćwiczenia dla początkujących. Bo latam teraz. Będziesz widziała. Teraz on jest blisko i fajnie ci on pokazuje. Trzymaj, trzymaj, Ania, oporuj. Jeszcze i teraz go łap. Tak. I trzymaj drążek. Super. Sam się wyłączył? No raczej, wylądowałaś. Do zrobienia i myślę, że po którymś razie już będzie dużo lepiej niż dzisiaj, ale bardzo mi się podobało. Nawet jestem zadowolona, bo to było trudne. No to jak już ty jesteś zadowolona, to znaczy, że musiało być naprawdę kozacko. Tak, u mnie nie ma lekko. Dzisiaj mamy ze sobą dwa małe drony z zakresu 250 gramów, dlatego że latamy w mieście, a Ania nie ma jeszcze papierów, ale może kiedyś będzie miała. W każdym razie, zrobimy sobie fajne dwie rzeczy, a mianowicie będziemy kadrować i będziemy przygotowywać się do tego, żeby robić już świadomie filmy i zdjęcia na bazie tych ćwiczeń, które zrobimy. Ty już latałaś wcześniej, prawda? Tak, to jest ten, którym latałam. Mini 3, nie? A to jest miniacz dwójka, jego poprzednik. Czy to dwójka? Powiem ci później, jak nimi polatasz i będziesz dopiero wiedziała, bo na razie jest za wcześnie, będziesz uprzedzone. Bo to jest najmniejszy dron, który ma taką pełną funkcjonalność, tak jakbyś miała, nie wiem, od Mercedesa coś najmniejszego i najtańszego. I tak samo od BMW są też takie małe produkty. I właśnie Mini to jest najmniejszy produkt pełnowartościowy od DJI, który wiele osób kupuje ze względu na cenę. Ten gimbal jest trochę schowany, tak, ale myślę, że to nie jest kłopot. Teraz Ania, to co zrobimy, jako że będziemy kadrować tym maluchem, potrzebujemy wydobyć punkt środkowy, bo na razie będziemy kadrowali do środka. Menu kamera. Kamera już mam. Tak, i teraz punkt środkowy zaznaczony na tym obrazie. Możesz sobie wyjść poprzez kliknięcie tutaj obok. W tym momencie widzisz już punkt środkowy. On już nie wymaga potwierdzenia, bo mu to zlikwidowałem. I możesz jechać z nim. Jeszcze. Jeszcze trochę? Stop. Żeby utrzymywać obiekt w kadrze, musisz dwa drążki zastosować, czyli nie tylko ten jeden w bok, prawy, ale też potrzebujemy drugi, żeby mu delikatnie zrobić obrót. Tak jak powiedziałaś, że on delikatnie się obraca. Teraz na zewnątrz dajesz. Jeden i drugi. Bardzo delikatnie. Zaraz spróbujemy to na ławce zrobić, zdasz sobie na kolanie kontroler, wiesz? Odciążysz wtedy go. Teraz jest lepiej, teraz jest spoko. Dobra, troszeczkę ci uciekł. Super. I jeszcze raz drugi. Teraz była gitara. Próbujemy to samo, czyli dwa drążki do siebie. Powoli, powoli, wolniej, wolniej, jeszcze. Teraz to trzymasz, teraz to trzymasz. Teraz to trzymasz dobrze. Stop. Druga strona, na zewnątrz. Okej, teraz na zewnątrz. Dajesz. Jeszcze trochę. Czekaj, bo mi coś uciekło. Okej, teraz to poczułaś. Świetnie. Nie. Poszło prawie. Troszkę za szybko jeszcze. Okej. Bardzo dobrze. I to jest to. Teraz to poczułaś. Widzisz to? Teraz zrozumiałam. Okej. Jeszcze kawałek, pociągnij jeszcze ze 3 metry. Raz, dwa, trzy. Świetnie. A to o to chodziło. Dobra. Już to ćwiczenie mamy zrobione. Nie było tragedii, ale też było w miarę. Weźmiemy teraz miniacza. Nie jest to takie proste. To nie jest proste, bo to musisz celować w punkt i po prostu obydwoma drążkami bardzo dobrze to układać, bo to nie jest tak, że tak samo musisz je dać. Jeden musi być lekko mocniej, drugi musi być leciutko słabiej. Zgadza się. W zależności od tego, jak ci dron idzie, jak się zachowuje. A poza tym jeszcze jak jest wiatr, to też jest zupełnie inaczej. Tak, teraz mamy akurat spoko, bo tu jest bardzo cicho, więc jest idealnie. Wiem, że ten kontroler jest podobny do tamtego, więc spróbuję tym samym trikiem. Dobra, poczekaj. Ale nic mi nie mów. Ha! Poszło. Dobra. Jedziemy. Jeszcze troszkę? Stop. Aha, bo to jest tak samo. Tak? Menu jest takie samo, nawet jest lepsze. I tu masz punkt centralny. Tak, bo jest większy. I teraz klikasz sobie poza menu i już mamy. Kurczę, wiesz co, wydaje mi się, że ten jest taki bardziej zwrotny i taki... Ale jest głośniejszy, też zauważyłaś? Jest głośniejszy, tak. Ale oprócz tego nie ma żadnej różnicy, na razie przynajmniej z tego. Ćwiczymy, a drążki? Te są dla mnie trochę... Zobaczymy, jak będę latać, ale na razie jak tak przesuwam, to na przykład te lepiej czuję. Lepiej jednak. Lepiej. Tamte są może bardzo lekkie i delikatne i może dlatego na tamtych jest mi ciężko, ale te, no tak teraz się odwróciłam, to było mi wygodniej. Przeglądał troszkę w bok od nas. Potrzebujemy polecieć w lewo. Tam, czyli dwa do środka. Dwa do środka. Dwa do środka. Dawaj, Ania, dawaj jeszcze. Śmiało, teraz ci dobrze idzie. Bardzo wolno i fajnie nim
Teraz wręcz pięknie, zobacz jak on ci idzie powolutku. Teraz genialnie. To poszło genialnie. O. Wolno, 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 nie musisz go zrywać tego ruchu. Jeszcze trzymaj, 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 trzymaj. Jeszcze dwa, jeden. Czekaj, czekaj, bo mi się... Daj jeszcze ze dwa metry do lewej. Jeszcze trochę? Dobra, stop. I druga. I to jest kadrowanie do środka, czyli otrzymujesz obiekt cały czas w środku. To jest najprostsza forma kadrowania podczas filmowania i też zdjęć. Dobra, to zaczynam. Czyli dwa na zewnątrz teraz. Bardzo delikatnie. Spróbujesz i zaraz na ławce jeszcze spróbujemy. Dobra, nie za szybko, a prawym. Wolniej prawym. Dobra, świetnie. O, teraz. Poszło bardzo dobrze. Delikatnie. Ja patrzę ci na drona, bo jestem twoim spotterem, a ty sobie ćwiczysz. Masz teraz dużo przestrzeni. Ja lecę w czyli lewo. Czyli lecisz do środka, czekaj, nie? Bo nie wiem, gdzie jesteśmy, bo tak daleko, że nie słyszę. Dobra. Dwa do środka mamy. Mamy, nie? O, teraz genialnie. Możesz nawet nagrać, bo to jest bardzo dobre ujęcie. I nagramy sobie. Powolutku, spokojnie. Dobra, idziesz, idziesz śmiało. Nie masz żadnych przeszkód. Możesz śmiało jechać. Bardzo dobrze. Dobra, jadę powoli. Tak, i to jest kadrowanie. Utrzymujesz bardzo fajnie obiekt w kadrze. Dobra, wystarczy, stop. I teraz to, co zrobimy, stop, stop, to odpalimy sobie to, co nagrałaś i zobaczymy stąd, jak ten kadr się przedstawia. Czy on jest dobry? To jest nagranie. Jest gitarka, widzisz to? O, faktycznie, jak się wolno leci, to jest bardzo ładne. Tak, jeszcze jak... Nie trzeba wcale szybko. Nie musisz wcale szybko, nie. Dron nie musi być, wiesz, na maksa. Świetnie, bardzo dobrze poszłaś. Zwłaszcza, brawo. Że tutaj chcemy, wiesz, żeby ktoś zauważył to, co tutaj jest, a jak szybko przelecę, to nie będzie tego widać, że tak to można sobie oglądać. Mamy bardziej subtelny cel nasz, obiekt, bo mamy pomnik Mickiewicza i później pokażę ci jeszcze, jak się kadruje na 2/3. Jak będziesz oglądała filmy, to już będziesz świadoma tego, jak się kadruje na 2/3. Na razie jest to najprostsza forma kadru, bo ona pasuje do wszystkiego. Do środka kadrujesz zarówno na rolkę w pionie, jak i na Instagram, kwadrat, czy 16:9, tak jak masz tutaj ekran. Kadrujemy to do środka. Znaczy powinnam najpierw palcem nie objechać musisz, i nie będziemy bo tego nie, nie korzystamy z inteligentnych trybów. Dobra. Tylko ręcznie. Manualnie jak się nauczysz, to sobie wszystko ogarniesz sama. O, teraz jest okej. Dobra, to próbuję w lewo. Dobra, ja ci będę wszystko mówił, także spokojnie możesz się skupić na kadrowaniu. Dobrze ci idzie? Tak? I nadrabiasz. Jeżeli widzisz, że któryś ciągnie za mocno, to sobie drugi mocniej daj, albo odpuść ten pierwszy. A, widzisz, że nie tak. Takich mniej więcej 5 prób i będziesz za chwilę widziała, wiesz? Zrób sobie w jedną i w drugą stronę. Albo do środka, albo na zewnątrz. Trzymaj to lekko, bo dobrze. Wiesz co? Wygląda na to, że masz już to zrobione. Złapałaś to, co? O, teraz jest zdecydowanie lepiej, no. Tak? Tak. Nawet jestem zadowolona, bo to było trudne. No to jak już ty jesteś zadowolona, to znaczy, że musiała być naprawdę kozacko. Tak. U mnie nie ma lekko. Super, ciągnij tak jak teraz. Musieliśmy trochę zmienić poziom, jeżeli chodzi o wysokość i o trudność. Teraz Ania ćwiczy w realu na tamtych dwóch wieżach. Przećwiczyłaś na Mickiewiczu, to takie coś to jest dla ciebie pestka. Ale Mickiewicz nie marudził. Nie, ale to wiesz, nie można cały czas tylko ćwiczyć na rzeźbach. Jesteś tak wysoko, że nie ma tam żadnego innego obiektu, także możesz śmiało lecieć. Możesz troszkę też szybciej albo wolniej sobie wyczujesz, jak to jest. To na razie chciałabym, ale wiesz co, powiem ci, że te duże jest łatwiej. Gdzie ty mnie tam wysłałeś? I co to, co zrobimy, przepraszam, to jeszcze weźmiemy zoom podwójny. Dobrze. Siedzi? O, teraz siedzi. Dopiero. I trochę wyżej gimbal. Odrobinkę. Tak? I teraz jedziesz. Teraz masz trochę trudniej, bo jest duży ten kadrze. Ale nie szkodzi. Więc teraz muszę mocniej prawym, no zaraz a lewym wyczujesz. Delikatniej. Świetnie idzie. Gdzie ty mnie tam wysłałeś? Teraz wracasz. Dziękuję. To ciągnij lewa ręka mocniej troszkę, lewa ręka tak, teraz równasz i dobra, wystarczy. Jeszcze 5 sekund i wystarczy, Ania. No dobra, przećwiczyłaś na trzech obiektach i teraz powiedz, jak wygląda to kadrowanie do środka, jakie są wrażenia, co było najłatwiejsze, z czym ci było ciężko, czy to w ogóle ma sens takie ćwiczenie? Tak, ćwiczenie ma sens, bo wtedy jesteś w stanie odczuć różnicę pomiędzy małym obiektem a dużym. Przy małych obiektach jest trudniej, tak. No bo... Te drążki muszą chodzić dużo bardziej subtelnie. Naprawdę trzeba delikatnie tymi drążkami operować, a przy dużych
zauważyłam, że jest duża rozbieżność pomiędzy siłą, którą muszę użyć na prawym drążku, a na lewym, no bo jednak muszę się bardziej przesunąć i to koło jest troszkę większe, także inaczej to pracuje. Ale obydwa są świetne, no te małe to są naprawdę trudne. Już myślałam, że sobie nie poradzę, ale jak poleciliśmy, słuchaj, jak poleciliśmy tam wysoko, to jakie to było wrażenie? Bo nagle przeniosłaś się z 5 metrów na 50 i co? No, wyglądało jak to samo, ale jednak ta odległość robi swoje. Wiesz co, fajne jest w dronach to, że właśnie możesz być bardzo blisko i pokazać detal, jak i za chwilę odejść na, wiesz, 200, 300, 400 metrów i pokazać perspektywę. Mam Mickiewicza na 2/3. Tak, będziemy kadrować na 2/3, jest to dosyć trudne. Już przełączyliśmy linię siatki, też na 2/3 i spróbujemy. Jak złapiesz 5 sekund, to będzie bardzo dobrze, wiesz? Bo on jest bardzo czuły tutaj i te drążki nie są idealne z tego kontrolera. Ale próbujemy, wiesz, nie ma się co zniechęcać. Co? Jeszcze nie lecę. Ale i tak ci dobrze idzie. O, teraz mi idzie. Dobra, stop. Gdzie jestem? Tam. Tam jestem. Jak przećwiczysz takie ruchy, to na każdej wysokości możesz z tego korzystać. To wydaje się banalne ćwiczenie, ale później, bo jak będziesz wysoko, to już będziesz się czuła bardzo pewnie. To nie było proste. Prostsze dla mnie było latanie tam i z powrotem, ewentualnie pomiędzy jakimiś drzewami. Ale teraz to było trudne, bo musiałam to skadrować, musiałam trzymać tego drona w jednym punkcie. Więc trudne dla mnie było to, żeby opanować drążki i wyczuć różnicę pomiędzy jednym a drugim. Tak, żeby ten dron się odpowiednio ustawiał. I to było dla mnie trudne. Ale pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, za czwartym już było okej. Jestem w stanie utrzymać, bo sobie liczyłam w głowie, powiedzmy około 5-6 sekund. Wystarczy. Dokładnie w jednym punkcie. Idealnie. Dokładnie. Nie potrzebujesz dłuższego. 15 sekund nie jestem w stanie, ale 5-6 sekund jest okej. No właśnie przeskoczenie pomiędzy jednym obiektem a drugim, wydawało mi się, że to nie będzie żadnej różnicy, a tak naprawdę jest bardzo duża różnica. Mały obiekt jest trudny, a duży jest dużo prostszy. Masz więcej pola do ogarnięcia, a w małym obiekcie musisz trzymać dokładnie środek tam, gdzie chcesz. Mhm. Więc małe obiekty generalnie są trudniejsze, a duże są prostsze, ale fakt faktem, że przy dużej jest adrenalina. Bo super. Tego drona trzymasz bardzo wysoko, no i jak coś się nie powiedzie, no to wtedy jest problem. Mhm. Ale tak, to dobra. Uważam, że w ogóle to kadrowanie jest potrzebne, bo to nawet jak kręcisz cokolwiek, to kadrowanie potrafi fajne zdjęcie zrobić. To podstawa właściwie filmowania. Tak, dokładnie. 2/3 było trudniejsze, ale jeżeli jest siatka na ekranie, to jedno i drugie do ogarnięcia. Ale to 2/3 jest troszkę trudniejsze, ale jest ciekawsze. Mhm, na pewno. Bo wtedy można coś drugiego jeszcze wsadzić z boku i jest dużo lepsze ujęcia są. Dopełnić ten kadr. I wiesz co, jeszcze ci powiem, że jak popatrzysz na filmy, to widać, często jest kadrowanie na 2/3. Zwróć sobie uwagę, jak będziesz oglądała. Czy jest centralne, czy na 2/3, bo zwykle takie są stosowane, wiesz? No i ostatnie pytanie jeszcze ci chciałem zadać odnośnie tych modeli, bo latałaś Mini 3 Pro już któryś raz z kolei, powiedzmy drugi czy trzeci, ale też latałaś miniaczem dwójką po raz pierwszy. Tak. Czy odbierasz taką różnicę, odczuwasz? No właśnie nie. Mhm. Nie odczuwam różnicy pomiędzy dwójką a trójką. Według mnie lata się praktycznie tak samo. Nie wiem, może w prędkości, ale nie używaliśmy tych dronów do nagrywania w prędkości, tylko bardziej do kadrowania, więc w tym obszarze ja nie wyczułam różnicy. Może był trochę cichszy, to jest jedna rzecz. Może, czujniki to jest jedna rzecz. Ale one nam bardziej przeszkadzały niż pomagały te czujniki. I jeszcze coś ci powiem, aparatura jest inna, kontroler. Zauważyłaś, drążki były takie delikatniejsze, tak? No tak, ale to myślę, że te kontrolery można sobie ewentualnie zmiksować. Niby tak, ale miniaczy dwójka nie działa z tym, z ekranem. Nie działa z ekranem. Nie, właśnie to zrobi. To w takim razie rzeczywiście, to będzie jeszcze jedna kolejna różnica i to akurat mnie było wygodniej na tym kontrolerze z dwójki. Zdecydowanie wygodniej. Czyli nie wyczuwasz, że to jest aż tak różnica, że dwa razy więcej na przykład kosztuje Mini 3? No nie wyczułam, ale może wreszcie byś mi powiedział, ile one kosztują. To następnym razem ci powiem, jak poćwiczymy. Będziemy robić takie bardziej zaawansowane rzeczy już, ale powoli stworzymy twój pierwszy film też. Chciałbym, żebyś zrobiła swój pierwszy montaż i ja mogę być twoim modelem albo coś podobnego, żeby to był film taki, żeby tam się coś działo, jakąś sekwencję zrobimy. Okej. Okay. Fajnie. Bardzo ci dziękuję, słuchaj, za udział w dzisiejszym programie. Super było. Dzięki. No było bardzo fajnie. Świetnie. Pozdrawiam. Na razie, papa. Rano wstaje tym świetnym. Ania dzisiaj wstała o 5. Dobra, dzięki w każdym razie. Super odcinek i pozdrowienia. Ja też bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.